Perkusja jest jedna, gitarzystów jest paru, czyli jest to jak gdyby niewątpliwy mój atut. Natomiast trochę mi się nie zgodził ze zdaniem, że odnośnie zespołu, którego wszyscy oczekują, bo młode pokolenie oczekuje tego zespołu, które tu teraz jest, bo to już jest od właściwie takich permanentnych zmian minęło 17 lat, mówię o rozstaniu się na przykład z Sewerynem Krajewskim, prawda? Czyli ci ludzie, którzy w tej chwili mają po 17 lat, nie znają składu starego. Dla nich czerwone gitary to jest ten skład, który w tej chwili jest. Dla naszych starych fanów, oczywiście ta czwórka czy piątka, piątka właściwie jest takim tym zespołem, który się pamięta. Oj, zdziwiłby się pan. Seweryn Krajewski jakiś czas temu, niedawno, występował z Andrzejem Piasecznym. Ja byłem na tych koncertach, ja widziałem, kto przyszedł na te koncerty. To nie byli 50, 40 czy 60-latkowie również, ale to było również mnóstwo młodych ludzi, którzy śpiewali każdy wers. Zgadza się, oczywiście. Seweryn ma swoją niepodważalną ilość sympatyków i dziwi mi się, gdyby nie przychodzili na tę muzykę jeszcze podparte, to Piasecznym dawało ten efekt, który dawało. Ale ja mówię o czerwonych gitarach, nie o Sewerynie Krajewskim. Nazwa jest przypisana zespołowi Czerwone Gitary. Firma Czerwone Gitary Group, która jest patronem zespołu Czerwone Gitary, jest właścicielem tej nazwy i na tym koniec. Nikt poza nami tego hasła nie może używać. Po prostu to jest firma, tak jak Pepsi Cola, tak jak Coca-Cola, tak jak Philips. No, dlaczego o tym mówię? Rozpoznawalna, prawda? Może w tym znaczeniu, bo ja myślę, że nie ma w Polsce osoby, której gdzieś się tam nazwa Czerwone Gitary o uszy nie obiła. Tak mi się przynajmniej wydaje i taką mam nadzieję. Ja panu powiem, pomysł, skąd się wziął w ogóle pomysł na młodych muzyków zespołu Czerwone Gitary. Powszechna opinia mówi o tym, że muzyka czerwonych gitar łączy pokolenia. I zadałem sobie takie pytanie, skoro ona łączy pokolenia na widowni, dlaczego tych pokoleń nie może połączyć na scenie? I stąd pomysł na zwrócenie uwagi na młodych muzyków. Ten pomysł zrodził się jeszcze w czasach, kiedy był i Benek Narnowski, i Seweryn Krajewski. Ja mówię, chłopaki, co my jeszcze możemy zdobyć? Płyty wszystkie złote, mamy popularność, jest, w związku z tym pomóżmy może młodym ludziom, którzy znajdą się na naszej drodze, którzy warci są tego, żeby im pomóc, żeby w jakiś sposób ich zaprezentować. I ci muzycy, którzy są w tej chwili w zespole Czerwonej Gitary, to nie jest kwestia przypadku, że oni przyszli i chcieli grać. To jest nasz wybór. I Marek Kisieliński na przykład, który nie wiem czy wiecie, w tej chwili pisze większość aranży do Idola, do X-Factor, pewnie o tym nie wiecie. To są bardzo zdolni muzycy. I Marek Kisieliński dla mnie jest jednym z najlepszych w tej chwili gitarzystów w Polsce. Arek Wiśniewski z kolei jest gitarzystą basowym. W momencie, kiedy szukaliśmy gitarzysty, z trzech źródeł padła strzałka w jego kierunku. W związku z tym był to jakiś sygnał, że oho, ten facet jest doceniany. Jeżeli przez takie audytorium duże, to pewnie warto, żeby zagrał w czerwonych gitarach. Natomiast Mieczysław Bondołowski, jeżeli ktoś się dobrze wsłucha, jest to facet, który swoim głosem jest takim łańcuchem łączącym czerwone gitary. U niego jest trochę Krzyśka Klęczona, u niego jest trochę Seweryna Krajewskiego w głosie i to był w momencie, kiedy ja usłyszałem, a to dzięki Ryśkowi Poznakowskiemu, powiedziałem: Matko Boska, nie wiem jak ten facet co prawda wygląda, ale śpiewa tak, że on musi być w czerwonych gitarach. No i tak też się stało. Mieczysław już jest 17 rok w czerwonych gitarach. To ja zapytam w takim razie o to, ten album koncertowy, który jeszcze z Sewerynem Krajewskim był nagrywany. Moje ucho wychwyciło, że na tym albumie, mimo że był to album live, to gitara była dogrywana w studiu. Co tam było nie tak na koncercie, że trzeba było dograć gitarę? Ja myślę, że nawet nie to, że co tam było nie tak, bo ścieżek, które zostały nagrane, już nie byliśmy w stanie zmienić, czyli wszystko tam było w porządku. Po prostu mi się wydaje, że z Sewerynowego punktu widzenia w pewnym momencie przydało się, żeby te gitary były bogatsze, żeby uzupełniły to brzmienie i pełniejsze, o to chodzi, bo wie pan, grać tego typu muzykę w trzyosobowym składzie, a wtedy graliśmy w trójkę, Benek Dornowski, Seweryn i ja, to nie jest taka prosta sprawa dla nawet najlepszego gitarzysty, a jeszcze śpiewającego do tego, prawda? Czyli próba połączenia tych wszystkich elementów mogła doprowadzić do tego, że było pewne zubożenie w aranżacjach gitarowych i stąd zresztą nie we wszystkich piosenkach, to w niektórych zostało to dograne. Także myślę, tutaj tylko ucho aranżera jakoś wychwyciło, że trochę przydałoby się jeszcze trochę dograć, no i tak też poszło. Panie Jerzy, ja pana pamiętam całe życie dokładnie tak, jak pana teraz widzę. Jaki jest przepis, jak to się robi, żeby całe życie wychodzić na scenę, mieć... Pan ma ogromną energię. Teraz jak rozmawiamy, patrzę, zastanawiam się, przecież kiedyś musi być pan zmęczony, no na miłość boską. Jak to się robi, żeby tyle czasu grać, wychodzić na scenę i mieć z tego radość? Ile? 40 lat?
No, no. I żeby 40... 47, dokładnie. Tak. Zmęczony jestem wtedy, jak nie gram. Jak gram, zmęczenie mija, absolutnie. To, co się dzieje na widowni, ta reakcja taka bardzo spontaniczna, bardzo żywa i bardzo przyjazna, od tego chciałem zacząć, jest tak fantastyczna, że nie ma czasu na zmęczenie. To wręcz jeszcze dodaje energii. Nie wiem, ja może po mojej mamie, która była osobą bardzo żywotną, długowieczną, odziedziczyłem te cechy takiej witalności, może to jest powód. Ale to mówię, gdyby nie ta widownia, to prawdopodobnie dawno już byłyby kapcie, gazeta i telewizor. A tak to jeszcze jest ochota na tworzenie nowych rzeczy, a przynajmniej wymyślanie pomysłów na nowe rzeczy, może tak. No właśnie, bo przypomnijmy, że pan na scenie nie tylko gra, ale jest pan jednym z niewielu w Polsce śpiewających perkusistów. To sprawiało kiedykolwiek jakąkolwiek trudność? Wie pan, na pewno tak. W pierwszym okresie Czerwonych Gitar, kiedy główny nacisk wokalu był położony na muzyków, na gitarzystów, ja właściwie byłem tylko muzykiem grającym. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem śpiewać, automatycznie to musiało się po części odbić na sprawach wokalnych, na sprawach gry perkusyjnej. W związku z tym, no, gdzieś tam coś za coś, prawda? No, tak, jest dwoje rąk, dwoje nóg, jeszcze wokal, jeszcze konferencjerka, także gdzieś trzeba było wybrać ten złoty środek. No i coś zresztą, wydaje mi się, jakoś dzieje w dalszym ciągu dobrze. No kto jak kto, ale to pytanie do pana jest bardzo uzasadnione. Proszę mi powiedzieć, czy pan nie musi, ale czy pan śledzi to, co się dzieje teraz w muzyce młodej generacji, w muzyce młodych twórców, kompozytorów, ludzi, którzy tworzą gdzieś scenę muzyczną, nie tylko koncertową, nie tylko taką, że tak powiem, hałturową, ale scenę muzyczną w Polsce w ogóle, pewne trendy kształtują gust młodych ludzi. Jeśli pan obserwuje to, co się dzieje, to jaka jest opinia, jaka jest ocena teraz tego rynku muzycznego, który mamy obecnie? Pan, moim zdaniem dobrze się stało, że powstało tyle programów muzycznych, których zadaniem jest lansowanie młodych ludzi, nieznanych ogółowi. I co się stało? No to, co ta ilość tych zdolnych czy zespołów, czy solistów jest tak olbrzymia, że ja jestem zaskoczony. Proszę zwrócić uwagę, że te cykliczne programy już jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma edycja i cały czas odkrywani są nowi, fantastyczni albo muzycy, albo tancerze. To jest to, co otworzyło właściwie drogę nieprawdopodobnej rzeszy bardzo zdolnych ludzi w Polsce. Oczywiście, że najczęściej śpiewają oni rzeczy, standardy światowe, prawda? No jest to swego rodzaju kopiowanie, ale jest to duża część osób, które mają no, zupełnie inne podejście do tej muzyki, swoje własne i naprawdę chyli czoła przed tymi młodymi ludźmi. A czy to nie jest tak, że ci młodzi ludzie na chwilę gdzieś zabłysną i po chwili ich nie ma? No, panie Jerzy, Czerwone Gitary cały czas grają, cały czas są rozpoznawalne. 40 lat, no przecież nie ma takiego zespołu w tym kraju. Ci młodzi ludzie jednak nie mają poza programami wiele do zaproponowania od siebie. Na pewno tak. I tu często organizatorzy popełniają błąd, bo błyśnie ktoś jednym przebojem i wydaje mi się, że już jest w stanie zapełnić cały program. To nie jest takie proste zagrać, być półtora godziny na scenie i być ciekawym na tej scenie, bo tam zagrać to jeszcze można zagrać, tylko żeby to było interesujące. Zawsze tych młodych ludzi będzie weryfikował czas, prawda? Jak długo będą popularni, jak długo będą mądrze estradowo, czy dobrze trafią w czyjeś ręce, które je poprowadzą, prawda? No, publiczność to reaguje zawsze, bo to jest kwestia mood. Mody przemijają po roku, dwóch i wtedy wiadomo, co się z takim wykonawcą dzieje. Trudno jest oczywiście ocenić w tej chwili, co się stanie. Jeszcze powiem inaczej. Dużo z tych ludzi, którzy moim zdaniem warci byli zauważenia i wyeksponowania pochodzących z tych programów, gdzieś nagle zginęli. Nie ma, nikt się tymi nie interesuje. Tu jest ta szkoda, bo trochę ta komercja polega na tym, że jest to pogoń za cały czas za czymś nowym, za kimś nowym, za kimś nowym. I tak, jedna edycja minie, no zdarza się, że ktoś będzie jak gdyby zbierał owoce tej swojej popularności, ale też kupa ludzi nagle była, nie ma. Niemniej jednak jeszcze raz powtórzę, że to fantastycznie się stało, że takie audycje są i dopiero widzimy, jaką zdolną mamy młodzież. A co by się działo, jakby w pewnym momencie zdarzyło się tak, że nie moglibyście grać? No nie wiem, trzeba byłoby się zająć czymś, żeby żyć, ale nie muzyką. Co by wtedy robił
za chwilę zapytam jeszcze o pana Bernarda, ale co by robił właśnie Jerzy Skrzypczyk, czy Jerzy Kosela, czy może co by robił Seweryn Krajewski? Przecież kupę czasu razem spędziliście i w pewnym momencie by się okazało, że no nie może, nie wiem, dostajecie zakaz, jak w czasach PRL-u. No. Nie gramy, nie będziemy grali, nie możemy grać. I co wtedy? Bo no, my nie możemy grać cały czas. I co będzie robił Skrzypczyk? Ja mam jakąś swoją ideę fix, żeby te czerwone gitary w dalszym ciągu istniały. Tylko żeby składały się z młodych ludzi. A moim zadaniem z kolei, nazwijmy to ogólnie bardzo jako przejęcie pewnego impresariatu, była ochrona tych wartości, które miały czerwone gitary, linii programowej, które te czerwone gitary miały. Dlaczego nie zrobić tych naszych piosenek nie skrajnie inaczej, ale troszkę inaczej, żeby one zabrzmiały tak, jak to czują teraz młodzi muzycy. Bo to, co pan zauważył, że jest tyle pokoleń, które tych czerwonych gitar słyszy i jak braliśmy nowych muzyków do zespołu, oni znali bardzo dużo piosenek czerwonych gitar, czyli te piosenki cały czas gdzieś tam egzystują w świadomości społeczeństwa młodego. Przecież my nie jesteśmy zespołem rozpieszczanym przez media, a to, co pan mówi, że te piosenki śpiewają 11-latkowie, 12-latkowie, 20-latkowie, 40-latkowie i tak dalej, czyli jak gdyby jest to materiał wiecznie, wiecznie żywy, wiecznie egzystujący w świadomości słuchacza. I tu teoretycznie wywiad mógł się skończyć, ale w przypadku, gdy spotyka się dwóch pasjonatów muzyki, nie jest tak łatwo po prostu przestać rozmawiać. Dlatego, aby jeszcze lepiej się rozmawiało, przenieśliśmy się na świeże powietrze. A tam nasz rozmówca opowiedział nam o młodych muzykach w czerwonych gitarach, o sprzęcie, jaki wykorzystują podczas koncertów, a także podzielił się z nami kilkoma ciekawostkami technicznymi dotyczącymi czerwonych gitar. Moment, kiedy właściwie czerwone gitary pozostały w tym, nazwijmy to, nowym składzie, prawda? Pierwsze pytanie, grać dalej, nie grać dalej, poddać się, nie poddać. Przecież nikt w momencie, kiedy nie było Krzyśka Klęczona, kiedy nie było Seweryna, nie wróżył czerwonym gitarom powodzenia, bo to jest niemożliwe, albo było niemożliwe. Jest to kwestia tylko samozaparcia, idei, siły woli i walki. Myśmy sobie w pewnym momencie założyli zaraz, no jeżeli decydujemy się już na granie, to żeby czerwonym gitarom nie przypisywano tego, że odcinają kupony od swojej przeszłości. Trzeba było zrobić coś nowego i stąd jeszcze gra muzyka, stąd Wojtek Hoffman, trochę inne brzmienia. I w ocenie naszych fanów jest to jedna z najlepszych płyt zespołu. I tu, co pan wspomniał w czasie wywiadu, że o tych naszych nowych piosenkach, że z obawą pan podszedł do tego, jakie to będą te nowe piosenki, czy to nie będzie dewaluowanie tego dobrego zdania o czerwonych gitarach. To samo napisał do nas jeden fan, mówi, z bijącym sercem położyłem w odtwarzacz płytę Jeszcze gra muzyka, bojąc się tego, że to jest po czerwonych gitarach. I mówi, już po pierwszej piosence wiedziałem, że wszystko jest dobrze. A pierwsza piosenka jest i właśnie Jeszcze gra muzyka, która zaczyna się takim fajnym bardzo wstępem. I to są te takie niuansiki, tu pasja, to jest potrzebne. Ale nie powiedzieliśmy też przecież o Jurku Koseli, no bo gra, bo cały czas jest, mówiliśmy o tych, którzy nie grają, ale to jest człowiek, który przecież niejako, no może nie tyle stworzył, ile cały czas trzymał w kupie, był takim szefem organizacyjnym, takim dyrektorem, jak to się wtedy nazywało, zespołu, no prawda? Ja o tym zresztą mówię jak w momencie wejścia Jurka na scenę, że teraz zapraszam na scenę muzyka, który stworzył czerwone gitary, który wymyślił koncepcję artystyczną tego zespołu, co prawda z Henkiem Zomerskim, gwoli rzetelności, ale on był główną siłą motoryczną tego wszystkiego. Gdyby nie Jurek, nie byłoby czerwonych gitar. Po prostu, no. Przecież on stworzył całą administrację. Myśmy byli wtedy jakimś, na owe czasy, bardzo zbiurokratyzowanym zespołem. Bo były jakieś fundusze X, odkładaliśmy pieniądze, żeby mieć sprzęt, na którym można grać i tak dalej, i tak dalej. Czyli cała koncepcja czerwonych gitar powstała w głowie Jurka Kosery, no. Także królowice królewskie. No i po czasie okazało się, że czerwone gitary znów są zarządzane przez dwóch Jurków. No tak się złożyło. I wie pan, pewnie boska pomoc doprowadziła do tego, o czym wspomniałem, że czerwone gitary mają w tej chwili na swoim wyposażeniu wszystko to, o czym marzył Jurek Kosela, zakładając ten zespół, żeby być właśnie niezależnym. Żeby jakaś estrada, mając swoją aparaturę wokalną, powiedziała: OK, robicie to, co my chcemy, bo inaczej nie macie na czym śpiewać. Czerwone gitary mają na czym śpiewać. Nie ma, że tak powiem, czegoś, momentu, który by nam przeszkodził w kontynuowaniu pracy. A może to po prostu Krzysiek Klęczon pomaga z nieba troszkę? A no niewykluczone. Dlatego te dwa koncerty, które jemu poświęciliśmy, zresztą no, fantastyczne koncerty, bo na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Koncert trwał ponad 2,5 godziny.
I oprzeć koncert na jednym kompozytorze, proszę mi wierzyć, że to nie jest taka prosta sprawa. Nie jest prosta sprawa, bo to trzeba odpowiednio ułożyć program, żeby nie przynudzić nowymi rzeczami albo mniej znanymi, tylko gdzieś to tak zrobić, żeby ta dynamika doprowadziła do pełnej euforii. I tak się stało, zresztą na koniec są same dynamiczne piosenki Krzysztofa Knoczola, 10 skali Beauforta, nikt na świecie nie wie, że się kocham we wie, Matura i tak dalej, to już ten dynamizm poszedł na sam koniec. Super. On sobie zdaje sprawę, że ta publiczność, która tutaj za chwilę będzie przed sceną, przyszła dzisiaj wyłącznie na czerwone gitary, prawda? Czy jeżeli tak jest, to dziękujemy im serdecznie, no i my postaramy się to odwzajemnić, żeby było fajnie. Zresztą nie ma złych koncertów. Nieraz mnie nas ludzie pytają, a jakie miasto według waszej oceny było najlepsze? Nie ma takiego miasta, każde jest inne. Oczywiście te koncerty różnią się niuansami, ale tylko niuansami, bo atmosfera, finał tych koncertów jest zawsze taki sam. Także można powiedzieć w ciemno, że jeżeli się nie wydarzy coś takiego nieprzewidywalnego, to będzie wszystko okej. Okay. Panie Jerzy, a są słabsze dni takie, że wychodzi pan na scenę i mówi, kurczę, no dziś zagram na 80%, nie na 100? Nie, nie, nigdy tak nie jest. Wie pan, co może zaważyć? No, sprawy techniczne tylko wyłącznie, bo dla niezorientowanych to powiem, że koncert, o ile chodzi o sprawy nagłośnienia, są to dwa elementy. Pierwsze to jest front, czyli to, co słyszy widz, i drugie to jest scena, czyli to, co słyszy muzyk, czyli tak zwany system monitorowy. I zdarza się, że za stołem monitorowym, bo nie zawsze jeździmy ze swoim monitorowcem, siedzi osoba, no, która powiedzmy, nazwijmy to delikatnie, słabo słyszy. I wtedy, jeżeli nie ma komfortu na scenie, to koncert można powiedzieć, że jest, no, 4 litery. Dla nas, bo przód jest co innego. Na przodzie mamy swojego akustyka i wiem, że tam jest dobrze. Tylko my nie mamy komfortu pracy na scenie. Ile w zasadzie gracie już z nowymi muzykami, z tymi młodymi? Mieczysław Bondołocki, 17 rok, czyli od momentu odejścia Seweryna, to już tyle lat minęło. 17 lat. A pozostali muzycy 6-7 lat już są z nami. To jest ogromna ilość czasu przecież. Bardzo duże i to nie wiadomo kiedy to przeleciało jak z bicia strzeli, jak to się mówi. Nie wiem, może to dlatego, że my dużo gramy, że nie mamy czasu na głupie myśli, prawda, gdzieś tam, tylko właściwie o to chodzi. Teraz byliśmy na początku roku w Stanach Zjednoczonych na 5-tygodniowej trasie. Najlepszej trasie frekwencyjnej w historii Czerwonych Gitar, co jest też jak gdyby swego rodzaju ewenement. Największa ilość widowni przyszła na Czerwone Gitary. W naszej historii oczywiście, ja nie mówię z wszystkich wykonawców, tylko u nas. Chicago komplet, Nowy Rok, dwa komplety, Toronto komplet, Elizabeth komplet, no nieważne, w każdym było dobrze. 22 koncerty, dwa koncerty były takie, że jechaliśmy cały dzień bez grama snu, między innymi do Vancouver, żeby zagrać koncert. Okazało się, że to są jedne z najlepszych koncertów. Zresztą nie ma reguły, czy człowiek zmęczony, czy nie. Widownia jest tym magnesem. I trzeba grać. A w tym waszym studiu nagrywacie na przykład młode zespoły, czy to jest wasze studio w pełnym tego słowa znaczeniu? Była taka chęć, ale czas na to nie zezwala. Nasi realizatorzy musieliby siedzieć w studiu, a nie jeździć z nami. Ale niewykluczone, że po pewnym czasie tak. Po pewnym czasie tak. To jest to właśnie, o czym mówię, że czy Jerzy Skrzypczyk, czy Jerzy Kosela niekoniecznie muszą zasiąść w fotelu, tylko jak gdyby, jeżeli siły pozwolą, to przekazywać swoje doświadczenia przede wszystkim, bo nawet nie umiejętności, bo w tej chwili młodzi muzycy grają tak, że to jest w ogóle, no ale to jest, to my już dawno przestaliśmy tak grać. Oczywiście oni nie grają. My byliśmy nowatorscy w okresie, kiedy zaczynaliśmy, prawda? Ja pamiętam, oni są nowatorscy teraz. No. Ja pamiętam, jak wasz nagłośnieniowiec, jak wybudowaliście wzmacniacze, wam budowano dokładnie wzmacniacze, żeby one brzmiały, żeby one w ogóle brzmiały, żeby one mogły być nagrane chyba na pierwszą płytę nawet. Jakiś facet z Gdańska, pamiętam, budował wam te wzmacniacze autorskie dla was. Wtedy nie dało się pójść do sklepu i kupić wzmacniacza, czy kupić gitary. Wtedy trzeba było to wszystko zdobywać. Ten facet nazywa się Leszek Pisarek. W dalszym ciągu jest na Chodzie. Ma taką pracownię zajmującą się naprawą głośników przede wszystkim, ale i wzmacniaczy. Zrobił wtedy wzmacniacze ze schematów fenderowskich, czyli najwyższa światowa półka. Ja podejrzewam, że trochę też się dzięki temu Czerwone Gitary w pewnym momencie u nas zaistniało hasło gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce.
bo myśmy mieli rzeczywiście znakomity sprzęt jak na owe warunki. Teraz to już jest tak, że my wozimy ze sobą tylko instrumenty i sprzęt gitarowy i perkusję. Natomiast technika frontowa tak zwana poszła już tak daleko do przodu, że to już muszą być liniówki tak zwane teraz, że to już są tony sprzętu. My byśmy sobie nie dali z tym rady, kiedy to rozłożyć, prawda, chociażby. Ale śpiewacie dalej do mikrofonów takich stojących, nie do tych... Stojących i okablowanych, co jest ważne, nie bezprzewodowych. Bo dźwięk jednak z tych starych kabelków jest znacznie lepszy niż z tych nowych na bateryjkę. Także tu jesteśmy wierni. Bo pewnie perkusiści sam, wszyscy mają taki temperament. No jakby nie mieli temperamentu, to trzeba by zmienić, nie wiem, na flet albo na pikulinę. A perkusista musi mieć tą ikrę. Musi mieć power, musi mieć siłę, żeby cały Wiatr żagle.